1 czerwca w murach Nidzickiego Zamku odbyła się trzecia edycja zorganizowanego przez Nidzicki Ośrodek Kultury i Parafię Miłosierdzia Bożego Positive Ferment Reggae Rap Festival. Koncerty w tym roku ze względu na niesprzyjającą aurę zostały przeniesione do sali rycerskiej, gdzie zaprezentowały się 3 gwiazdy wspierane przez nidzickich wykonawców. Jak na pozytywny ferment przystało, artyści poprzez swoją muzykę promowali nieprzemijające pozytywne wartości. Przyjeżdżamy śpiewać o tym, żeby odkrywać prawdziwą miłość, o tym, żeby odkrywać w ogóle prawdę, żeby bardzo mocno trzymać się prawdziwego znaczenia wielu takich podstawowych słów. O tym chcemy ludziom śpiewać. Chcemy mówić o rodzinie, bo każdy z nas w rodzinie znalazł tak naprawdę ostoję i znalazł tak naprawdę pełnię swojego człowieczeństwa i to, co tak ładnie się nazywa też powołaniem. Okazuje się, że wielu z nas, z naszej czwórki, każdy z nas już po 20 lat zajmuje się muzykowaniem, a staż małżeński ma mniejszy, a jednak to w stażu małżeńskim i w małżeństwie i w rodzinie właśnie tak naprawdę najpełniej żyjemy. I o tym też chcemy dzisiaj ludziom w Nidzicy powiedzieć. Tego wieczoru młodzież zgromadzona na sali Nidzickiego Zamku miała możliwość poszerzyć swoje muzyczne horyzonty, gdyż muzyka wykonywana przez artystów czerpie z wielu różnych gatunków. Głównym celem organizacji festiwalu jest intencja prezentacji muzyki, która w swoim przekazie mówi o wartościach i tolerancji, nie tolerując agresji oraz przemocy, zwracając uwagę na wartości duchowe. Hip-hop, są tam jakieś zaleciałości reggowe, prawda, które mi może nie to, że pozostały, ale po prostu są ze mną cały czas. Nawet jak gram z zespołem Radża, z którym teraz gram koncerty live'owe, stricte z bandem, to tam dużo się przejawia właśnie reggae. Także jest to też gdzieś tam ważna dla mnie muzyka. Natomiast jeśli chodzi o duchowość, to jakby można powiedzieć śmiało, że nie ingeruję w jakąkolwiek tam reggową duchowość, tam Dżadża, jakieś Rastafari czy coś. Już mamy jakby to za sobą i wolę promować rzymskokatolicki system wartości po prostu. Wybuchowa i niezwykle energetyczna mieszanka pozytywnych dźwięków połączona z dobrym tekstem daje szansę dialogu, zrozumienia głosu młodych, zbuntowanych, dla których niejednokrotnie te gatunki muzyczne mylnie kojarzone są z przemocą czy narkotykami. Kawa chyba będzie lipa.